Witam w kolejnym filmiku. Przypominam, opcja pełna, a chyba już nie przypominam, chyba już nie trzeba. Czym pachnie wiosna? Czym według Was pachnie wiosna? Czym według mnie pachnie wiosna? Dzisiaj już chyba do botanicznego nie zdążę, ale... Ale tutaj też jest dużo różnych zielonych i pełnych zapachów natury miejsc. Wiosna to taka propos faktów o mnie, jest jedną z moich najukochańszych pór roku. Zdecydowanie ulubiona pora roku z różnych względów. Przede wszystkim wszystko kwitnie, wszystko się budzi do życia, wszystko jest zielone, tak niezwykle optymistyczne, ta zieleń kojąca dla oczu itd., itd. A ja kocham zielone miejsca, różne ogrody, nieogrody, parki, lasy, także to jest pora roku, która idealnie do mnie pasuje, do tych moich upodobań. Poza tym jest to najbardziej pachnąca pora roku. Człowiek idzie i co chwilę czuje, czym ta wiosna pachnie. Trawy, kwiaty drzewek, w ogóle one wszystkie, nie tylko te drzewek owocowych, ogólnie te kwiaty, po prostu te alejki drzew kwitnących. To jest po prostu tak piękne, zazwyczaj się te drzewka owocowe, typu śliwy, dzikie śliwy, mocno dają znać o sobie. Ogrom tak naprawdę zapachów różnych kwiatów. Teraz właśnie szłam i wyczuwałam to te żółte narcyzy, to mocno zaznaczona obecność hiacyntów. Także no, to są piękne obserwacje, piękne wizualnie, kojące dla oczu i też po prostu niesamowite zapachy. To wszystko się budzi. A ja jestem typem osoby, która co chwilę coś sprawdza, listki, nie listki, to wszystko muszę sprawdzić, powąchać, także po prostu jest to tak dynamiczne. A mi pewnie prześwietla pora roku, gdzie takie ogrody można odwiedzać praktycznie w kółko i przy każdym, nawet krótkim odstępowo przyjściu mamy coraz to nowsze rzeczy, coraz to nowsze. W zasadzie to tam zostało wybrane w głosowaniu fakty o mnie. To może zrobimy te fakty o mnie, zaczęłam od wiosny, więc moją ulubioną porą roku zdecydowanie jest wiosna z różnych względów. Też dlatego, że ta aura pogodowa, te płaszczyki, szale, apaszki, to wszystko ja ją bardzo lubię. Nie jest nazbyt gorąco, jednocześnie człowiek już po tej zimie jest zmęczony tym zimnem i to jest taki piękny czas. Czas właściwie takiej zmiany pogody, chociaż ta pogoda potrafi być bardzo kapryśna. Inny fakt o mnie. Gdzieś się tu ustawię, żeby mi nie prześwietlało. Moją największą pasją nie są tak naprawdę perfumy, chociaż jest to podstawowy element mojego kanału, ale moją największą pasją jest zdecydowanie morze, ocean, klimaty nadmorskie. Wszystko, co nadmorskie, kocham. Ulubiony transport wodny nadmorski, wszelkie tak naprawdę zajęcia powiązane z wodą, miejsca wodne, zdecydowanie woda, morze, szum fal. Ja po prostu każdą porę roku w kółko odwiedzamy i tak naprawdę każdą porą roku ja znajduję coś dla siebie. Oczywiście, że kocham też sporty wodne. Mój ukochany sport wodny, jeden z moich ukochanych sportów. Pływanie i taniec. Pływanie po prostu kocham. To jest sport idealnie dla mnie. Ja już nawet mam zeszyciki, tak naprawdę, że tak powiem, kolekcjoner długości. Po prostu zapisywałam wszelkie. Czy chyba oko minusowi, coś chyba przejść do łazienki. Chyba się mogłam, nie wiem, trochę rozmazać, a może mi się wydaje. W każdym razie, więc pływanie to moja ogromna pasja. Upodobania muzyczne. Z tym pływaniem to tak naprawdę to nie było kolekcjonowanie, tylko obsesja. W ogóle bardzo obsesyjną osobowość. Kółko, jakieś obsesje, uzależnienie na ogień, przez to właśnie wszystko jak robię to od A do Z, tak wszystko zero-jedynkowo. Bardzo myślę sobie narcystyczna, zaborcza i uparta osobowość. To się czasem przydaje, czasem jest problematyczne. Mam świadomość swoich wad, ale uważam, że mam bardzo dużo też zalet i te niektóre wady naprawdę można w pewnych sytuacjach uznać za zaletę. Upodobania, co ja tam miałam, mówiłam. Ulubioną liczbą jest 11, to już często wspominałam. Mam pewne niespełnione marzenie, które nie będę mówić jakie, żeby nie zapraszać, ale chyba się spełni. Trochę mi prześwietla, idąc będę
jednak mówić dalej. Więc te obsesje cały czas mi towarzyszyły. Moje po prostu mam wrażenie, wyjściem z jednego nałogu jest inny nałóg, ale jak już kiedyś wspominałam, nigdy nie miałam takich typowych nałogów typu papierosy, alkohol i tak dalej. Różne uzależnienia były. Myślę, że perfumy mocne uzależnienie, ale miałam też uzależnienie od treningów, od pływania, od tańczenia. Uzależnienie, myślę sobie, od podróży, uzależnienie od niebycia w domu, że tak powiem. To jest moje ciągłe uzależnienie, jestem totalnym antydomatorem. Muszę w kółko gdzieś iść, coś odwiedzać. To jest akurat silniejsze ode mnie. Co tam jeszcze? Z takich obsesji kolekcjonowałam obsesyjnie, ale nie tylko kolekcjonowałam, używałam też. Chodziłam w nich. Pończochy. To było takie jedno też z moich uzależnień kiedyś. Myślę, że aktualne, takie mocno też zauważalne odwiedzanie ogrodów botanicznych, parków, lasów, ogrodów zoologicznych. Także. Nigdy nie miałam żadnego zwierzątka domowego, taki kolejny fakt, ale chciałam różne. Lubię zwierzęta, lubię obserwować, lubię filmy dokumentalne o przyrodzie, zwierzętach, miejscach i tak dalej. Uwielbiam podróżować, to też takie było nasze, myślę, też wspólne uzależnienie od wyjazdu, podróży i tak dalej. Było, pewnie jest, ale było też bardziej zintensyfikowane. Co tam dalej? Wiele razy w życiu przeprowadzałam głodówki z różnych względów, między innymi też zdrowotnych, oczyszczających. A już jest dużo badań tym mówiących, że to bardzo odmładza organizm i wewnętrznie, i zewnętrznie. I pewnie cały czas dlatego, że mi daje dużo mniej lat niż faktycznie mam, w sensie nam dużo mniej wyglądam. A myślę, że mnie to dosyć rodzinne. Moja mama, mój tato, dużo osób w mojej rodzinie wygląda na dużo mniej niż typowo to jest. Znak zodiaku strzelec, z takich jeszcze ciekawostek. Uwielbiam kwiaty, rośliny. Ulubione owoc, myślę, że borówki i mandarynki. Z warzyw uwielbiam pomidory, marchewkę, szparagi. Większość rzeczy, które wspomniałam, niestety nie mogę, intolerancje pokarmowe stwierdzone na niestety, ale ogrom produktów. Ulubiona przyprawa, myślę, że z mleki jest czarny pieprz i to właśnie na nią mam też nietolerancję niestety. Skończyłam szkołę muzyczną, uwielbiam języki obce i uważam, że to jest chyba jeden z najbardziej przydatnych przedmiotów w szkole. Ogrom różnych kierunków studiowałam, ogrom byłam zainteresowana, ale jestem typem osoby, która nie kończy tego, co jej nie pasuje. Stąd też te studia były przerywane, ostatecznie skończyłam coś innego w ogóle. Jeśli mam być szczera, to coś, co było dla mnie błahostką, w związku z tym, że to po prostu znałam już dużo, dużo wcześniej przed studiami. Ukochana dekada, lata 60. Uwielbiam filmy szpiegowskie, filmy kryminalne, filmy o seryjnych mordercach, komedie francuskie. Myślę, że w dużej części kino niezależne, europejskie. Nie wiem, czy mówiłam, skończyłam szkołę muzyczną, fortepian. Nie noszę za bardzo spodni, raczej sukienki spódnicy, ale to już pewnie można było zauważyć. Ukochane kolory, między innymi bordeaux, to też można, myślę, było często zauważyć, też butelkowa zieleń, ale lubię też kolor granat, czarny, czyli dosyć ciemne te wybrane, a z jaśniejszych lubię kolor zgaszony, taki pudrowy róż, szary. Ostatnio też takie trochę w tony takiej lawendy, takie trochę przytłumione, jasne fiolety, trochę z szarością, trochę z pudrowym. Na przykład moje etui jest takie dosyć w stronę lawendy, jednocześnie ma też takie trochę w stronę jasnego fioletu, trochę w stronę jasnego błękitu. Generalnie taki, no myślę, że odcień bardziej w stronę jasnego fioletu lawendy. Kochane zwierzątka, koala, to już też często było. Miś panda. Zwierzątka wodne oczywiście, także obserwacje zwierząt wodnych to faktycznie duża część mojego czasu w takich miejscach jak zonie zoo, oceanaria i tak dalej, tam akwaria. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Tak jak mówiłam, totalnie antydomat, jestem z tyłu wręcz chora, jak muszę siedzieć w domu. Jedyną rzeczą, którą lubię robić w domu, to chyba tylko gry planszowe. Właśnie a propos zwierzątek wodnych, transportu wodnych i tak dalej, wydaje mi się, że upodobania do sportu wodnych, wydaje mi się, że w poprzednim wcieleniu chyba byłam, nie wiem, jakimś zwierzątkiem wodnym albo jakiś zawód wodny. Ryba albo marynarz albo jakieś inne zwierzątko. Za bardzo nie jadam mięsa, raczej kuchnia roślinna. Byłam w swoim życiu wręcz ortorektykiem, obsesyjnie
maniakalnie, że tak powiem, zobaczoną kwestię wartości, niewartości pożywienia, w sensie w jakim stopniu mi to przeszło. Przekończyć, bo obiecałam zrobić zdjęcie Gibona pewnego, który wyszedł ostatnio, co obserwowaliśmy, czy wychodzi, czy nie wychodzi, tylko sobie zaglądał z okienka. Także muszę iść zrobić zdjęcie, żeby mi przypadkiem nie uciekł. Co tam jeszcze? Ale też nie troszkę nie ma ich zainteresowań, kto nie... Makijaż tak, chociaż miałam różne okresy w życiu. Jak byłam w szkole podstawowej, się malowałam, później mi przeszło, później znowu się trochę wróciłam do malowania, później mi znowu przeszło i potem w życiu dorosłym znowu do tego wróciłam. W sensie wróciłam. Także tak to sobie wyglądało. Moja droga perfumowa, no to już jest kilkanaście lat silnego perfumoholizmu, ale ponoć od dziecka zwracałam uwagę na zapach. Jestem dużym wrażliwym zapachowym, czyli te zapachy też czasami po prostu są dla mnie problematyczne w takich miejscach. Nie wiem, tramwaje, nie tramwaje i różne inne miejsca. Nie wiem, czy mówiłam, aha, kuchnię lubię na przykład tajską. Lubię kuchnię śródziemnomorską, głównie jadam ryby, owoce, morze, warzywa. Z takich moich ulubionych produktów żywieniowych, to szparagi, których nie mogę na przykład. Lubię oliwki, lubię krewetki, małże, ulubiony owoc morza, małża. Ryby bardzo dużo lubię, może bardziej powiem, których nie lubię. Nie lubię karpia, nie lubię śledzi. Ale większość lubię. Sieja, z takich, które szczególnie lubię. Lubię na przykład sandacza, lubię strąga, w zasadzie lubię. Lubię, tam nazwa. To taka bardziej mięsista flądra. Turbot. Z owoców może głównie duże krewetki i małże, małże najbardziej. Małże, mule, omułki i tym podobne. Więc kuchnia śródziemnomorska, kuchnia też grecka, kuchnia włoska, kuchnia tajska. Kuchnia też głównie oparta właśnie na owocach morza i rybach niż mięsie. Z takich ciekawostek i faktów o mnie, nie pijam kawy. Niespecjalnie przepadam za herbatą, znaczy na pewno nie za herbatą czarną, nie za herbatą z cukrem, ewentualnie herbaty niektóre owocowe plus niektóre ziołowe, ale to różnie było. Chociaż pijam bardzo dużo herbat ziołowych, ale to głównie pod kątem różnym zdrowotnym. Oczyszczającym, naprawiającym i tym podobne. Myślę, że mam bardzo kontrastową osobowość, w większości przypadków bardzo pozytywną, optymistyczną, otwartą, ale mam takie momenty takiego wahania nastroju, czyli tak psychoza maniakalno-depresyjna. Większość u mnie w fazie, oczywiście niestwierdzone, tak samo jak według mnie niestwierdzone, może ja ADHD, żartuję oczywiście. Osobowością myślę, że tak sangwiniko-choleryk bardziej niż flegmatyko-melancholik, chociaż trochę melancholii też u mnie jest. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zawsze mnie interesowała gitara, ale chyba się do tego nie nadaje. Ogrom różnych zainteresowań zawsze miałam, na pełno różnych próbek chodziłam, nie chodziłam i tak dalej. Zresztą nawet jak były jakieś konkursy różne w szkole, to był nawet moment, że praktycznie z każdego przedmiotu, chociaż potem dalej to poszło z innych, bo na przykład byłam... Chociaż nie wiem, bo to wtedy można sprawdzić imię, nazwisko, to może nie będę podobała. Byłam laureatem z Dolnego Ślązaka, z pewnego przedmiotu, czyli już tak sama czołówka, ale nie będę wiedziała z czego, bo wtedy będzie można sprawdzać. Co tam jeszcze? I po części jeden z kierunków studiów był powiązany z tym przedmiotem, ale jednak stwierdziłam, że się tego nie nadaje. W ogóle jestem hipochondrykiem, ale unikającym lekarzy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Był czas, że ulubionym elementem biżuterii, a propos kolejnych faktów, były kolczyki, Maja ich była też, natomiast później poszło w naszyjniki. O, dzisiaj mam akurat kolczyki, ale faktycznie był taki moment, że bardzo dużo nosiłam biżuterii, potem mi przeszło z różnych względów, a potem do tego wróciłam. Co jeszcze? No to tak pesymistycznie, niestety mam bardzo dużo chorób przewlekłych. Ale nauczyłam się z tym żyć i myślę, że mam bardzo taką optymistyczną osobowość i cieszę się z tego, co jest i wiem, że po prostu pewna rzecz się spełni, też jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Zresztą, tak jak mówię, ja jestem typem totalnej romantyczki, neurotyczki. Myślę, że takiej osoby raczej nie, koniecznie twardo wstąpiającej, ale nie prześwietla po ziemi. Zdecydowanie idealistki, niematerialistki, osoby, która zawsze robi i podąża za tym, za swoimi zasadami i robi to, co uważa, robi do własnego zdania, zawsze mam własne zdanie i tego się trzymam, nigdy nie robię nic wbrew sobie. Takie zawsze działanie i robienie to, na co mam ochotę, to, co uważam, według własnych zasad.
Jeżeli coś uważam za bez sensu, tego nie robię i nie podporządkowuję się głupim zasadom. I szczerze mówiąc, bardzo dobrze mi z tym i takie życie mi odpowiada. Niestety hałasy w dachu zachodzą, tutaj ludzie też chodzą, więc... No więc chyba na tym skończymy moje fakty o mnie. Najpierw zrobimy może jakieś kolejną część. Kiedyś trochę też nagrywałam. Było trochę takich filmików, chociaż nie aż za dużo, żeby nie zamęczyć, ale tutaj myślę, że taki dosyć spory zestaw informacji.